Cześć, witam Was na moim kanale, ja nazywam się Samael, Wy nazywacie się Widzowie i w tym filmie mam dla Was garść takich mniejszych lub większych informacji. Mam informacje o bugach, jest pewny jeszcze update związany z wczorajszymi informacjami o reworkach Awakeningów i jeszcze dowiecie się, co będzie się działo w ten weekend. Ale zacznijmy może od dobrych informacji. Otóż wczoraj mówiłem o tym, jakie blessingi będą zmieniane i jak będą zmieniane. Wczoraj jeszcze dopytywaliśmy o to, czy przy okazji będzie można za darmo zmienić sobie blessingi, ponieważ koszty tego w gemach są naprawdę duże, zwłaszcza jeżeli raz już, znaczy jeżeli nie zmienialiśmy ani razu, to jest za darmo, ale jeżeli ktoś już zmieniał, to te koszty mogą być duże, zwłaszcza jeżeli nie tylko chcemy zmienić blessing w ramach jednej grupy, ale chcemy zupełnie zmienić grupę, wtedy te koszty w gemach są duże. A jeżeli jeszcze chcemy u kilku czempionów zmienić, no to naprawdę można by popłynąć na takich akcjach. Dzisiaj dostaliśmy potwierdzenie, że będzie można zmienić sobie blessing za darmo. Także fajnie, że przy okazji o czymś takim pomyśleli, bo ja swoją drogą już wcześniej miałem kilku czempionów, u których chętnie bym zmienił ten blessing, bo mi nie pasował do nowej roli, w której czempiona używam, ale nie robiłem właśnie z tego względu, że nie chciałem wydawać dużej ilości gemów, więc to będzie fajna okazja, żeby coś takiego zrobić. Informacja numer 2. Pamiętacie tego tutaj, tego gagatka, widzicie, ja chyba sam nawet nie pamiętam, gdzie on jest. Nie, on jest tutaj w Dark Elvesach. Tak. Fatalis Blademaster. Jest to champion, który skille ma naprawdę fajne. Problem jest taki, że uderza słabo. Okazuje się, że jego A2 jest zbugowane i on obecnie nie ignoruje Strength and Stone Skin, Increased Defense i Ally Protection. Nie robi tego, więc to zidentyfikowali i w najbliższym patchu, który no jeszcze nie wiemy, kiedy dokładnie się pojawi, podejrzewam, że w przyszłym tygodniu no będzie poprawka, która to naprawi tak, żeby to ignorował. No co oczywiście za dużo nie zmienia, bo on dalej będzie uderzał słabo. Ja od razu napisałem, żeby przy okazji zwiększyli też jego obrażenia, ale wiecie, ja sobie mogę tam pisać, mogę mówić. Nie sądzę, żeby coś tym zrobili, ale no fantastycznie by było, gdyby troszkę te obrażenia zwiększyli. No i na koniec informacje o tym, co będzie się działo w ten weekend, ponieważ wypadają podwójne szanse. Tym razem będą to podwójne szanse na Sacred Shardy, więc jeżeli ktoś ma takie szardy, to będzie mógł otwierać, ale to nie wszystko, ponieważ jeszcze będzie 10x. I to 10x pozwala mi mieć nadzieję na to, że jeszcze będę miał fajną okazję do tego, żeby powalczyć o Nergigantę. Otóż będzie 10x na 2x na Sacredy i 10x na Alatriona. Alatrion Blademaster, on był w Heroes Path niedawnym, gdzie no, trzeba było się trochę czasu spędzić, pograindować, żeby go zdobyć. Mi się to udało zrobić na dwóch kontach, także mam tego czempiona. Ale jeżeli ktoś go nie ma, no i ma trochę Sacredów do otwarcia, to będą podwójne szanse plus 10x na niego. 10x będzie w piątek i sobotę, w niedzielę będzie można otwierać Sacredy bez większych szans na tego czempiona. Ale swoją drogą tak się zastanawiam, co w sytuacji, kiedy ktoś już tego czempiona ma, bo z założenia nie powinno się mieć dwóch tego typu czempionów. To jest czempion unikatowy i nie powinno być dwóch kopii. No bo jeżeli sobie wejdziecie w Guardian Ring i zobaczycie Empowerment, no to jak sobie tutaj zjedziemy, no to tu na dole widzimy, że jego się empoweruje Tomb Lordem, a nie innymi kopiami, bo nie powinno się mieć dodatkowych kopii tego czempiona, więc ciekawe, czy dla osób, które mają tego czempiona 10x nie będzie, nie pokaże się w ogóle, albo czy nie będzie działać. Okej, okay. Taka ciekawostka na koniec, więc takie mam dla Was newsy. Jeżeli chcecie Alatriona, to no to życzę Wam powodzenia. Ja w sumie postanowiłem, że nie będę otwierał Sacredów w ogóle. Mam ich niedużo na ten moment, to raz, ale skoro
rozważają kolejne akcje 10x plus, takie kumulacje, akcje, kumulacje. I mam nadzieję, że będzie można, że zrobią coś takiego z Nergigante. To póki co ja trzymam przynajmniej Sejkredy, trzymam, nie otwieram. Liczę na to, że w lutym pojawi się Nergigante na 10x w połączeniu z podwójnymi szansami. Dobra, z mojej strony to już będzie tyle na dzisiaj. Mówił do Was Samael. Cześć.